Dzień dobry, dobry wieczór. Pierwszy raz mamy przyjemność przywitać się z Wami w naszym pełnym duecie filmowym. Jest ze mną Kamil, którego chyba nikomu przedstawiać nie muszę, bo znacie go świetnie z naszych filmów. Ja z kolei mam na imię Paweł i zazwyczaj stoję po tej drugiej stronie kamery. Być może zastanawiacie się też, dlaczego jesteśmy w takim mało atrakcyjnym pomieszczeniu, mało atrakcyjnym wizualnie. I to wszystko jeszcze jest przy takim akompaniamencie kiepskiej jakości, kiepskiego dźwięku, jesteśmy niedoświetleni i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź jest prosta. Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów makowych narzędzi. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest to biuro obsługi sklepu internetowego, a w zasadzie jego niewykorzystana część, którą będziemy chcieli przekształcić w takie nasze mini studio, w którym będziemy tworzyć dla Was filmy z prezentacją narzędzi. Chcemy po prostu zobaczyć, poczuć też, żebyście Wy zobaczyli i poczuli różnicę w jakości, jaką jesteśmy w stanie tutaj wygenerować. Tak? Dotychczasowo te filmy głównie robiliśmy na naszym sklepie stacjonarnym, który jest bardzo ładny, to jest bardzo fajny sklep. To jest jeden z większych sklepów tutaj w południowej Polsce z narzędziami profesjonalnymi, ale sklepy mają to do siebie, że mają jakieś pewne ograniczenia. Sklepy mają godziny otwarcia, sklepy muszą być stale dostosowane do klientów. Często ta scenografia, ekspozycja się zmienia i my też nie zawsze możemy na tym sklepie te filmy robić. Przez to są też opóźnienia i te filmy też nieregularnie dla Was wychodzą. Dlatego tutaj właśnie w tym miejscu będziemy mieć stałe warunki pracy. Będzie ta scenografia, miejmy nadzieję, którą tutaj taką mini stworzymy, będzie dostosowana zawsze do jakiegoś tematu filmowego. Chyba tyle. Aha, jeszcze miałem wspomnieć, przecież zapomniałem o tym, że chciałem bardzo podziękować za te dwa ostatnie osiągnięcia, które mieliśmy niedawno. Teraz jak nagrywamy ten film, mamy połowę września. 2000 subskrypcji oraz milion wyświetleń łącznie filmów. Tak? To są dwa mega w ogóle osiągnięcia dla nas i po prostu chcemy iść dalej, chcemy jeszcze bardziej ten kanał rozwijać, iść w lepszą jakość, w lepsze treści i dlatego właśnie to studio dla Was powstaje. Filmy na takim sklepie chyba też będziemy dalej robić. Produktowe jak najbardziej. Na pewno będziemy wyjeżdżać też do klientów, nie? Czy jakieś filmy takie plenerowe, odcinki specjalne, czy gdzieś z jakiegoś warsztatu podczas robienia czegoś, na pewno dalej to też będzie kontynuowane. Ale tu jednak chyba będzie to takie główne. No przede wszystkim filmy produktowe, prezentacje narzędzi. Będziemy po prostu nagrywać w tym studiu. Także mam nadzieję, że do zobaczenia już w nowym studiu i trzymajcie się. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.
Kilka dni później nasze skromne studio jest gotowe. Za nami widoczne jest podświetlane logo RGB, panele narzędziowe, które otrzymaliśmy od firmy Bako wraz z wyposażonym wózkiem narzędziowym oraz regał i półki, na których stawiane będą produkty firm narzędziowych, których dotyczyć będą konkretne odcinki. Pamiętacie początek tego filmu? Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Odpowiedź jest prosta. Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów makowych narzędzi. No i sprawdźcie teraz, jaka jest różnica. Czy jest duża różnica, jeżeli chodzi o dźwięk, czy jest duża różnica, jeżeli chodzi o światło, o wystrój i tak dalej. Mam nadzieję, że tak. Nie mamy tu jeszcze żadnej scenografii, nie mamy dekoracji, ale to wszystko będzie się zmieniało w trakcie robienia nowych, kolejnych filmów. Będziemy robić na przykład film z Werą, to będzie dekoracja z Werą i tak dalej, i tak dalej. A już niedługo nowy film już z tego miejsca. Więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym nowym miejscu, jak wam się podoba, czy macie jakieś wskazówki. Czekamy na wasze opinie i do zobaczenia. Do zobaczenia.